Cześć, witajcie, witam wszystkich, a dzisiaj chcę pogadać o zmianach, które YouTube wprowadził kilka dni temu tak naprawdę. Jeżeli zalogujecie się, jeżeli macie kanał i zalogujecie się na swój profil, na swój panel twórców, dostajecie dość dziwny komunikat, który z jednej strony jest na pierwszy rzut oka dość jasny, ale niesie ze sobą naprawdę opłakane w skutkach konsekwencje, jeżeli podejmiemy złą decyzję, także może ten film będzie dla niektórych przestrogą, żeby jeszcze tego nie robili. Zalogowałem się na swój kanał, czy to Patryk Turski, czy Gimby nie znają, na każdym jest właśnie ta informacja, a brzmi ona następująco. Uwaga! Wszyscy twórcy są zobowiązani podjąć działanie, aby zapewnić zgodność z ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie, Children's Online Privacy Protection Act i innymi przepisami. Sprawdź swój kanał i ustawienia filmów. Co to znaczy? Dziwna sprawa, nie? Kliknąłem sobie wybierz ustawienia kanału i pojawia mi się nowa funkcja, która no tak naprawdę pyta nas o dość proste pytanie, a konsekwencje są dość dziwne i wydaje mi się, że wielu ludzi, którzy wybiorą złą odpowiedź, może mogą mieć naprawdę problemy ze swoim kanałem, co już tutaj widziałem, jeden mój znajomy zgłaszał właśnie taki problem. Czy chcesz ustawić swój kanał jako przeznaczony dla dzieci? Niezależnie od twojej lokalizacji, treści dla dzieci podlegają amerykańskiej ustawie o ochronie prywatności dzieci w internecie oraz innym przepisom. Twoim obowiązkiem jest poinformowanie nas, jeżeli twoje filmy są przeznaczone dla dzieci. Czy twoje treści są przeznaczone dla dzieci? No proste pytanie, tak? Czy robimy filmy dla dzieci? Z jednej strony, co to znaczy, czy robimy filmy dla dzieci? Czy robimy filmy w stylu, nie wiem, baje? Czy robimy jakieś piosenki dla dzieci? Czy jakieś, wiecie, animacje? Tego jest dużo na YouTubie i dzieciaki, które oglądają tego typu rzeczy, młode osoby, rodzice, po prostu dają im często komputer, telefon czy cokolwiek innego, puszczają te baje i one sobie tam lecą jedna po drugim. To są, wydaje mi się, to trzeba uznać za filmy dla dzieci. Czy jeżeli jest to family friendly content, czyli coś, co YouTube od już dawna próbuje nam tutaj wepchnąć i sforsyfikować, żebyśmy robili filmy tak zwane family friendly, czyli nie byłoby żadnych przekleństw, żadnej przemocy, żadnego, nie wiem, chlania na wizji, czegokolwiek innego, żeby teoretycznie dany film mogło obejrzeć dziecko do 13 roku życia, no ogólnie w każdym wieku tak naprawdę, że ten film może obejrzeć cała rodzina i czy ten film, czy ten kanał cały nadaje się właśnie do takiej rzeczy. Może pamiętacie różnego rodzaju akcje, które do dzisiaj są na YouTubie poprowadzane, jeżeli chodzi o żółty dolar, czyli ograniczenie zarabiania, jednocześnie ograniczenie zasięgów. Jeżeli jakiś film w jakiś sposób jest kontrowersyjny, jeżeli YouTube'owy bot, a potem człowiek potwierdzi to, że faktycznie jest coś nie tak z tym filmem i może on być w jakiś sposób no, kontrowersyjnie odbierany przez pewną grupę społeczną, czy właśnie przez młodszych, no to w tym momencie ten film, można powiedzieć, zostaje zablokowany, tak? To znaczy, no, niewielka część osób do niego dotrze, bo YouTube go w ogóle nie promuje, nie zarabia się na nim oczywiście, więc taki film jest trochę spisany na strat, więc wielu twórców próbuje unikać tego typu tematów i stara się właśnie skupiać na takim family friendly kontencie. U mnie jakoś to nie grozi, nigdy jakby nie miałem żadnego dużego problemu, jeżeli chodzi o te żółte dolary, no bo no co ja robię, siedzę i gadam do kamery, a w drugim odcinku, w drugim kanale oczywiście bywały takie momenty, no ale zazwyczaj były one dość mocno uzasadnione, gdy tam mówiłem o jakichś takich dziwnych rzeczach z przeszłości, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś gwiazdy, jakieś skandale, no to również takie rzeczy się tam pojawiały i również wtedy żółty dolar się pojawiał. Więc możemy wybrać tutaj trzy opcje. Chcesz sprawdzać to ustawienie dla każdego filmu, czyli każdy film oceniamy, czy jest on dla dzieci, czy nie. Tak, oznacz ten kanał jako przeznaczone dla dzieci, zawsze przesyłam treści przeznaczone dla dzieci oraz nie, oznacz ten kanał jako nieprzeznaczone dla dzieci, nigdy nie przesyłam treści przeznaczonych dla dzieci. No i tutaj jest bardzo istotna sprawa. Jeżeli mamy ten kanał family friendly, czyli robimy filmy może nie dla dzieci, ale dla każdego i każdy może je obejrzeć, to nie znaczy, że mamy kanał dla dzieci, to nie znaczy, że robimy filmy dla dzieci, tylko robimy kanał family friendly. Tutaj właśnie YouTube bardzo tak średnio jasno to wyjaśnił i trzeba się mocno wczytać, żeby dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi, ale kanał dla dzieci to jest właśnie stricte przeznaczony dla dzieci, po to, żeby właśnie rodzice puścili dzieciakom coś, żeby sobie oglądały, albo same dzieci włączają jakieś tam swoje bajki ulubione, czy coś takiego. No i tutaj bardzo kontrowersyjna sprawa, która mnie dość mocno zaskoczyła. YouTube, wydaje mi się, że w jakiś sposób chce oddzielić YouTube'a dla dzieci, a YouTube'a dla dorosłych, dla nastolatków, ponieważ gdy zaznaczymy, tak, ten kanał jest dla dzieci,
tracimy całą masę różnych funkcji. Z tego co wiem, wyłącza się całkowicie zarabianie na kanale, co dla wielu twórców jest po prostu zabójstwem danego kanału. Druga sprawa, zasięgi spadają, bo są ograniczone tylko dla bardzo niskiej, wąskiej grupy odbiorców, jaką są właśnie dzieci. No i trzecia sprawa, z tego co wiem, chyba komentarze nawet są wyłączone i jakiekolwiek opcje społecznościowe są również wyłączone, ponieważ to co się pojawia na przykład w komentarzach, no zależy od użytkowników, nie od twórcy tego kanału, więc on nie może brać odpowiedzialności za to, że na przykład jakieś przekleństwa czy jakieś niestosowne rzeczy pojawiają się w komentarzach. No a jeżeli materiał jest przeznaczony dla dzieci, no to nie powinien mieć nawet w komentarzach takich rzeczy, także to również z tego co wiem się blokuje. Jeżeli ktoś ma kanał dla dzieci, no robi jakieś baje, jakieś animacje, jest tych kanałów naprawdę dużo w Polsce, za granicą, nagle nie zarabiają w ogóle? Dziwna sprawa, nie? Rozumiem, że zarabianie na filmach dla dzieci może być podyktowane dwoma rzeczami. Jedna sprawa to taka, że reklamy, które by pojawiały się pod filmami dla dzieci i kanałami dla dzieci, no jakie te reklamy mogą być? Mogą być, wiadomo, przyjazne dzieciom, ale też, wiecie, te reklamy są dość mocno losowe i może się pojawić coś, co będzie zaoferowało coś niestosownego, dlatego tutaj filtr tych reklam przez YouTube'a robionych musiałby być bardzo mocno usprawniony, żeby faktycznie te reklamy, tylko te reklamy, które są dostępne i jakby możliwe do oglądania dla dzieci, pojawiały się, bo jednak to byłaby część tego filmu, który, no dzieciak, umówmy się, siedziałby sobie, oglądałby sobie na telefonie i nagle by mu reklama niestosowna jakaś wyskoczyła, to byłby problem. Druga możliwość jest taka, że po co tak naprawdę dzieciom reklamy? Przecież dzieci nie kupują, dzieci nie są decyzyjne, więc tak naprawdę ludzie, którzy reklamują produkty dla dzieci, no nie reklamują ich de facto dla dzieci, tylko dla dorosłych, którzy mają dzieci i oni są jakby targetem tych reklam. Oczywiście dziecko, gdy zobaczy jakąś reklamę, no to może chcieć, wiadomo, mamo, kup mi to i to, ale umówmy się, raczej reklamy są właśnie nawet dla dzieci, reklamy produktów dla dzieci, jakichś zabawek są przeznaczone dla dorosłych, żeby zasugerować im, co mogliby kupić swoim dzieciom, no bo 7-letnie dziecko raczej nie robi zakupów jakoś tak ekstremalnie, więc to też może być problem. Dlatego, kurczę, to jest ciekawa bardzo sprawa i szczerze mówiąc, no ja zastanawiam się, bo jeszcze nie wybrałem tej mojej opcji. Oczywiście wybiorę, że mój kanał nie jest przeznaczony dla dzieci, zgodnie z prawdą, ale wydaje mi się, że dużo twórców może mieć problem i tutaj widziałem już wpisy kilku, którzy zaznaczyli, tak, mój kanał jest dla dzieci, ponieważ nie zawiera żadnych domyślań, nie zawiera żadnych, nie wiem, wulgaryzmów i jakichś rzeczy, które nie są przeznaczone dla dzieci, no i mają duży problem. Nie wiem, czy można powiedzieć, że pogrzebali swój kanał od reklam, od zasięgów, od komentarzy, od jakiejkolwiek społeczności, ale pewnie jest to do uratowania, trzeba po prostu się skontaktować z supportem YouTube'a, no ale faktycznie jest to duży problem, a YouTube bardzo lakonicznie tłumaczy te wszystkie kwestie i to sformułowanie dla dzieci, a wcześniej mówił family friendly, no jest dla wielu tożsame, dla mnie na początku też było i też od razu myślałem, kurczę, tak, trzeba wybrać, że ten kanał jest dla dzieci, ponieważ no jest dla wszystkich, tak? Dla dzieci często oznacza, że jest dla wszystkich, że również dzieci mogą go oglądać, bo mój kanał również dzieci mogą oglądać. No ale tutaj jednak chodzi o coś innego, także ciekawa sprawa, ciekaw jestem, jaka będzie przyszłość YouTube'a w tej kwestii, czy faktycznie YouTube mocno się podzieli na taki YouTube Kids, bo już istnieje coś takiego i tam będą stricte tylko rzeczy dla dzieci i będą nie będzie żadnych po prostu możliwości, żeby cokolwiek nieodpowiedniego się tam pojawiało, czy jakoś to będzie wymieszane. Dlatego jeżeli macie jakiś swój kanał, prowadzicie, to uważajcie na to, najlepiej skontaktujcie się, jeżeli macie jakąś sieć partnerską, z siecią swoją partnerską, żeby wyjaśnili wam, co dać. Domyślnie z tego, co widzę, jest tutaj ustawione, że sprawdzanie każdego filmu, czy jest dla dzieci, czy nie, jest właśnie tym domyślnym wyborem, ale wydaje mi się, że oznaczenie kanału jako nie dla dzieci, jeżeli nie macie bajek, ani jakichś tam piosenek, no to jest dobra sprawa. Ciekaw jestem, co się stanie z tymi twórcami, którzy tworzą te kanały dla dzieci. Cezik, z tego co pamiętam, na pewno go kojarzycie, prowadzi kanał dla dzieci, czy tam współpracuje z jakimś kanałem dla dzieci. Co z nimi będzie? Nie wiem. Zastanawiam się, czy YouTube nie wprowadzi czegoś takiego, że na przykład YouTube Kids, czyli ta oddzielna, powiedzmy, jakaś tam gałąź YouTube'a, która będzie miała tylko te dzieci, rzeczy dla dzieci, będzie na przykład płatny. Że rodzice, nie chcąc narażać dzieci na jakieś tam reklamy, a chcąc mieć z nimi święty spokój, tak? Macie tablet, macie telefon, oglądajcie sobie baję, będzie musiał albo mógł zapłacić YouTube'owi jakąś tam
no jakiś tam abonament dla YouTube Kids, żeby po prostu dzieci mogły oglądać jakieś tam bezpieczne treści, no i oczywiście, żeby twórcy je robili i dostawali z tego jakiś tam przychód, no bo w momencie, kiedy reklamy są całkowicie wycięte, no to dla wielu sens prowadzenia kanału, a raczej sposobność i tak naprawdę możliwość prowadzenia kanału znika całkowicie, ponieważ no, z czegoś trzeba zżyć, prawda? A poświęcenie się kanałowi, który nie zarabia i z którego nic nie ma i faktycznie no, tworzy się sztuka dla sztuki, możemy umrzeć z głodu, prawda? Okej, to tyle. Napiszcie, co o tym sądzicie, czy spotkaliście się, czy macie swój kanał i macie jakiś taki, macie taką zagwozdkę, czy może popełniliście błąd i daliście, że kanał jest dla dzieci. Mnie bardzo ciekawią takie YouTube'owe kwestie, o ile YouTube ma dużo za uszami, faktycznie bardzo utrudnia twórcom tworzenie jakiejkolwiek treści i jest przede wszystkim niejasne, co można, a czego nie można na YouTubie, tak tutaj jeszcze bardziej sobie według mnie nagrabił, ponieważ no taką decyzję, jeżeli chodzi o własny kanał, cały kanał, podjąć bazując na jakichś takich tak naprawdę półsłowach i niejasnych określeniach, no jest trochę niezbyt przyjemne. Okej, to tyle. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie i cześć.